Cześć. Azor z Wisa. Witamy Was w kolejnym live'ie o tematyce problemów Azora. To jest Azor. Jak widać, jest bardzo radosnym psem, natomiast cierpi też na wiele problemów. I my tutaj dzisiaj będziemy opowiadać o jednym z nich, bardzo popularnym. Ostatnio był live o zjadaniu kupy, tym razem będzie o... Zjadaniu ściany. Zjadaniu ściany, dokładnie. Azor czasami ma takie zachowania, które świadczą o tym, że według niektórych... Ma brak. Brakuje mu dużo różnych składników w organizmie. Między innymi właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o między innymi braku wapnia. Czyli czy Azor pogryzł ścianę dlatego, że brakuje mu wapnia? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby pies gryzł ścianę dlatego, że brakuje mu wapnia? Czy może być jakiś inny powód, dla którego pies gryzie ścianę? No właśnie, znaczy tak, ja to myślę, że warto sobie na początek zobaczyć w ogóle, gdzie ta ściana jest pogryziona. Bo jeśli to są okolice wyjść, czyli na przykład, nie wiem, koło drzwi, koło okna, no to jest bardzo duża szansa, że pies po prostu się próbował wydostać, wydrapać i to ma bardziej, jakby więcej ma wspólnego z jakimiś zaburzeniami separacyjnymi niż z brakami pokarmowymi czy w mikroelementach. Tak, tak. Ja myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o brak wapnia, jeżeli już bardzo w to wierzymy, albo ktoś nam powiedział i bardzo chcemy to sprawdzić, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pójść do weterynarza i kupić jakiś suplement, żeby zacząć jakby ten wapń uzupełniać w diecie psa, bo i tak zanim cokolwiek się zmieni, kilka dni będzie musiało minąć, zanim organizm, no powiedzmy tydzień, no z tydzień tak, żeby, no nie wiem ile, szczerze powiedziawszy, nie chciałbym kłamać. Trzeba byłoby zapytać weterynarza, zostawiam na tydzień, mniej więcej gdzieś tam słyszałem, czytałem, ale może to być więcej. No i przez ten czas możemy coś robić. Na przykład, bo na czym trzeba byłoby się skupić początkowo, jeżeli chcemy wyeliminować wapń i w ogóle zobaczyć, dlaczego pies gryzie, no to pierwsze co, czy pies gryzie, czy niszczy tylko ścianę. Bo jeśli niszczy coś innego oprócz tego, no to już bym z tym wapniem bardzo mocno polemizował i raczej bym się nie skupiał na tym, a nawet wręcz pominąłbym to od razu i skupił się na czymś innym. Bo jeżeli pies niszczy inne przedmioty, krzesła, tak, stoły, rozwala coś tam, jakieś swoje posłanie, rogi, te narożniki od paneli, czy to, no różne rzeczy, wiadomo, część z Was pewnie się z tym spotkała, więc wie, co pies może zniszczyć, no to raczej ten wapń wyeliminowałbym zupełnie. Natomiast jeśli to jest tylko ściana w jakimś konkretnym miejscu, no to kolejne rzeczy, które bym zrobił, no to zastanawiam się, czy pies gryzie ścianę tylko jak jest sam, czy gryzie ją też jak jesteśmy z nim. I wtedy jakby kolejno mamy już taką jakąś rzecz, możemy sobie odhaczyć. Wiesz, to też jest jakby to, czy pies gryzie jak jesteśmy z nim, czy jak nas nie ma, to też może nie być do końca miarodajne, bo jeśli na przykład mamy nawyk karania psa i krzyczenia na niego jak gryzie ściany, to on nie będzie tego robił przy nas, mimo że no, teoretycznie ma potrzebę, nie? No właśnie. Tak, ale jest to jakaś część, że nie karcimy psa za to, czy tam za inne rzeczy, bo wcale nie musimy karcić psa za gryzienie ścianą, bo po prostu może wiedzieć, że pewnych zachowań nie może przy nas prezentować. To, no to rzeczywiście, no ale powiedzmy, że można byłoby to sprawdzić, bo jeśli pies gryzie tylko kiedy jest sam i jeszcze mamy do tego te jakby oznaki, o których ty mówiłaś wcześniej, czyli na przykład przy drzwiach wygryziona ściana, czy tam przy oknie, no to też jakby wapń eliminujemy, bardziej skupiamy się na jakimś problemie separacyjnym, tak, czy to lęku, czy próbie wydostania się po prostu z domu, czy tam na jakimś innym problemie separacyjnym. No i kolejna rzecz, którą ja bym zaczął sprawdzać, jeżeli już wyeliminowalibyśmy ten wapń, no to dlaczego pies to robi? Jeżeli robi to tylko wtedy, kiedy nas nie ma, no to najlepsze jest nagranie wideo. 2-3 dni, tak? No, więcej. Znaczy, lepiej więcej. Ja myślę, że tak 4 dni to jest tak spoko, nie? Żeby sobie zobaczyć, na ile to było przypadkowe, a na ile to się powtarza. No bo też może być tak, że pies sobie tą ścianę rzeczywiście dłubie bardzo sukcesywnie i po małych jakby ilościach, a może być tak, że jednego dnia wydrapał większość i w zasadzie przestał, nie? Później, a my nie wiemy tak, do końca, czy to jest. I już tak, zupełnie nie do boju. Ale tak bardziej poważnie, no to jak najbardziej, no, te nagrania powiedzmy przez kilka dni mogły być zrobione, natomiast już pierwsze nagranie jest nam w stanie coś powiedzieć, tak? Bo już na nagraniu będziemy widzieć, jaki jest stan emocjonalny psa,
w czasie, kiedy to robi, lub przed tym, zanim zaczął to robić, zanim zaczął gryźć tę ścianę, podszedł do niej, czy był mocno pobudzony, czy był zestresowany tym, czy jak wychodziliśmy, czy to było zaraz po naszym wyjściu, czy na przykład spał sobie 2 godziny, nagle się przebudził, przeciągnął i stwierdził, coś bym tu porobił, pochodził sobie, pochodził. Też weźmy pod uwagę to. Tak, ściana ma to do siebie, że jest mocno motywująca do tego, żeby ją niszczyć, ponieważ dokonuje się jakiegoś tam zniszczenia, tak, coś tam się rozwala dalej, tak, gdzieś tam się dokopuje, to nie jest tak, że jakby na przykład z drzwiami to też powiedzmy podobnie, ale nie wiem, gdyby na przykład w blachę drapać i tam nie ma żadnego efektu, no to pies w którymś momencie może zrezygnować, natomiast tutaj jest efekt, bo się gdzieś tam dokopujemy, coś tam rozwalamy, niszczymy, coś możemy pogryźć i to może psa bardziej motywować do tego, żeby tą ścianę gryźć dalej, więc może też być jakiś przypadek, pies coś po prostu zrobił tak, bo mu się nudziło i można gdzieś tam to zablokować i w jakiś sposób zapewnić psu możliwość rozładowania tego, czy tam napięcia, czy poradzenia sobie z tą nudą, czy po prostu zajęcia jakiegokolwiek. Dokładnie, dokładnie. No właśnie, tutaj ten temat niszczenia w ogóle jest taki szerszy, bo często mówi się o tym, że w zasadzie pies się nudzi, jak niszczy w domu, nie? Czyli nudziło mu się właśnie, i owszem, czasem to tak może być, nie? Czyli tak jak powiedziałeś, spał, nagle się wyspał, stwierdził, dobra, idę sobie coś porobić, ale jednak w większości przypadków tak nie jest i warto jakby właśnie nagrać psa, zobaczyć, czy się czymś nie stresuje, czy nie rozładowuje sobie jakiegoś na przykład nadmiaru doświadczonych bodźców, bo jak mamy psa, na przykład rasy pracującej, co się często zdarza, jakby głównie u tych psów, bo mamy taki zewnętrzny i wewnętrzny przymus, żeby z tym psem coś robić, nie? Więc on robi dużo zwykle, biega za piłką, idzie na szkolenie, biega agility, nie wiem, spotyka inne psy, biega przy rowerze, my biegamy, nie wiem, cokolwiek, bawimy się jeszcze potem w domu, to nagle się może okazać, że tego było za dużo i to, że na przykład pies nam potem rozwala, czy ścianę, czy łóżko, czy cokolwiek, będzie bardziej świadectwem tego, że on miał w sobie za dużo emocji po tych wszystkich aktywnościach, które mu zapewniliśmy i w ten sposób się rozładowuje, bo pamiętamy, że żucie, gryzienie, przeżuwanie, w ogóle praca pyskiem powoduje wydzielanie w mózgu psa endorfin, czyli jest mu po prostu weselej, przyjemniej, nie wiem, mniej stresująco. Tak, no jest to narzędzie do tego, żeby się wyciszyć, żeby poczuć się lepiej w danej sytuacji, żeby pozbyć się jakiejś tam części przynajmniej stresu, więc dobrze byłoby psu to zapewnić. Znaczy, już jakby pomijając to, że niedobrze byłoby wyjść z psem na 2 godziny na spacer, gdzie ciągle coś się będzie działo i on będzie ciągle się ruszał, biegał i potem przyjdzie do domu i to na razie ja sobie idę i jest, nie ma co z tym zrobić, tak? Jakby fizycznie się zmęczył, a jest cały czas pobudzony i głowa mu paruje, nie wie co ze sobą zrobić i zaczyna właśnie gryźć ścianę, czy tam ją drapać, czy robić cokolwiek innego. Tak, albo tak robić jak Azor teraz. Na przykład, tak. A też jeszcze wracając do tego, do tej obserwacji, nie? Że patrzymy sobie, czy kiedy to się dzieje, tak kiedy pies gryzie tą ścianę, bo jeżeli robi to również przy nas, no to też łatwo jest nam zaobserwować, czy coś się wcześniej wydarzyło, czy była jakaś sytuacja stresująca, czy pobudzająca, czy która mogła sfrustrować psa, nie wiem, pies na przykład przyszedł do nas, chciał czegoś, chciał, nie wiem, się pobawić, przyniósł jakąś zabawkę, albo potrzebował uwagi, mówiliśmy, nie mamy teraz czasu, odejść, czy po prostu go zignorowaliśmy i on na przykład poszedł i wtedy poszedł i zaczął gryźć ścianę, no to też to jakby moim zdaniem eliminuje brak wapnia natychmiastowo. Tak widać, że to jest jakieś przekierowanie się, jest jakieś tam frustracji, czy jakiegoś tam problemu na pogryzienie czegoś. Natomiast no, mogą być też inne sytuacje, tak? Takie, których, nie wiem, jakiś dźwięk, cokolwiek, jakiś hałas, no bardzo dużo rzeczy może się wydarzyć, więc dobrze było po prostu obserwować psa, kiedy zaczyna coś gryźć, nie dotyczy się tylko ściany tak naprawdę, no bo ta ściana to jest jakby wyjściem tutaj do dialogu, do dyskusji. Tak, tak. Natomiast pies może gryźć równie dobrze właśnie to wspomniane wcześniej krzesło, czy jakiś tam narożnik, sofę, no cokolwiek może po prostu złapać i zawsze dobrze byłoby się zastanowić, skąd to gryzienie się bierze, bo tak naprawdę, czy to jest ściana, czy cokolwiek innego, to jakby wszystko to, co powiedzieliśmy, pod to można podłożyć. No nie licząc tego, że jak pies gryzie sofę, to raczej wapnia mu nie brakuje, więc od razu to eliminujemy i o nie myślimy. Nie myślimy o tym, chyba że no mamy jakiś skład sofy i... No, okay. Ale pół żartem, pół serio, tak naprawdę, no to wtedy nie myślimy w ogóle o tym wapniu. Znaczy tak, ja powiem jeszcze o niedoborach wapnia trochę, bo rzeczywiście one mogą się pojawić, ale z tego, co zaobserwowałam i jak sobie porozmawiałam też z weterynarzami o tym, to się okazuje, że niedobór wapnia najczęściej objawia się nadpobudliwością. Tak jak się okazało, że ma wpływ na pracę serca,
O właśnie, o holender, trzeba będzie zasuplementować jakąś ścianę najlepiej. Tak, że jakby ma wpływ na pracę serca, w związku z tym pies może na przykład odczuwać taki fizjologiczny niepokój i po prostu może być psem bardziej reaktywnym, może bardziej, nie wiem, szczekać na spacerze, może właśnie nie chcieć zostawać samemu w domu. No jakby tutaj skutków tego niepokoju fizjologicznego może być wiele i one wcale niekoniecznie wiążą się ze spożywaniem ścian. Nie, więc jakby tutaj też można sobie szerzej na to popatrzeć, ale generalnie jak macie podejrzenia o jakiekolwiek niedobory, to ja w ogóle proponuję zamiast na ślepo coś suplementować, zrobić po prostu badania pod tym kątem. Tak, teraz to dokładnie, albo takie właśnie, no bo jakby w podstawowych, też trzeba to sobie powiedzieć, w morfologii nie ma jakby poziomu wapnia czy innych makro i mikroelementów, ale są konkretne badania analityczne pod tym kątem, więc jak na przykład bardzo, nie wiem, myślimy, że nasz pies je tylko ścianę i nie wygląda na to, żeby był bardzo zestresowany, na przykład zrobiliśmy nagrania i okazało się, że on rzeczywiście, nie wiem, tylko tą ścianę dłubie w różnych miejscach, w sensie odjada, zjada sobie ten tynk, no to można zrobić właśnie badania pod kierunkiem braków wapnia, tak? I zobaczyć, czy to rzeczywiście jest prawda. Jeśli jest prawda, no to oczywiście weterynarz to jakby pomoże zasuplementować, no a może się okazać, że nie, no i wtedy szukamy dalej, nie? Co takiego się dzieje, że pies nam gryzie ściany. Mimo żartobliwego podejścia do całego wapnia, nie negujemy tego zupełnie, może tak być, natomiast dobrze, chodzi bardziej o to, że jest to taki mit, tak, już taki przesąd, że jak pies gryzie ścianę, to pewnie mu brakuje wapnia i bardzo często się o tym mówi, od razu się na tym skupiamy, a pomijając jakby wszystkie inne problemy mogące jakby to powodować. Czy tam powiedzmy nuda i wapń, to są takie dwa najbardziej ze sobą. Próbujemy pokazać, że żeby nie spłycać tego, nie? Bo bardzo często się to właśnie spłyca. A gryzie ścianę, no właśnie na pewno ma niedobry wapń. Jak tylko pojawi się problem, zacząć być takim uważnym obserwatorem, starać się coś wychwycić. Być może będzie jakiś coś stałego w tym, tak? Będzie można zauważyć, że pies zachowuje się właśnie w takiej, a nie innej sytuacji, wtedy to robi, albo wtedy, no takiego detektywa trochę się pobawić i wtedy ewentualnie na tej podstawie wyciągać wnioski. No i oczywiście to nagranie, czy tam ten stan emocjonalny psa, który zapraszamy do śledzenia etogramu, no to ten stan emocjonalny, jeżeli już jesteśmy w stanie to ocenić, no to też bardzo pomaga, żeby ocenić, dlaczego pies w danej chwili zachowuje się tak, a nie inaczej. Dokładnie. Jeszcze weźmy sobie tutaj tylko pod uwagę, że to nie musi być gryzienie, nie? To może być też lizanie. Jest część psów, które na przykład liżą kompulsywnie. Co to znaczy kompulsywnie? To znaczy w taki sposób, że robią to bardzo często. Często wygląda to, jakby nie umiały przestać, czyli trudno tego psa z tego jakby zachowania wybić. Ono się pojawia niezależnie od tego, czy my jesteśmy, czy my nie jesteśmy. Chyba że właśnie pies był wyraźnie karany, no to wtedy będzie unikał tego, czy ukrywał się z tym podczas naszej obecności. Natomiast wtedy na przykład można próbować tego psa przekierowywać na lizanie, nie wiem, konga, jakiejś maty liżącej. Teraz są różne w ogóle cudawianki do zajmowania jamy pysznej psa. Można w jakieś gryzaki zainwestować jadalne i tak dalej i próbować psa przekierowywać. I być może się okaże, że jak, nie wiem, po jakimś takim tygodniu czy dwóch, kiedy skupimy się na tym bardzo mocno, żeby psu pokazać inną strategię, to on na to przejdzie i już nie będzie lizał tej ściany, nie? Czy tam podłogi, czy tam sobie liza, nie? Także jeżeli mamy psa jakby, powiedzmy, z niewiadomego źródła, czy tam on w jakichś warunkach żył trudnych, czy to będzie szczenie, czy to już będzie starszy pies, czy nawet dorosły, no to on może z tym problemem już do nas przyjść. Być może ma już takie zachowanie gdzieś tam zaprogramowane i od razu się tą ścianą zajmie, bo to jest dla niego jakieś tam właśnie rozwiązanie, dla niego tego jego obecnego stanu emocjonalnego, także tak też może się zdarzyć. Tak, tak samo jak mówiliśmy ostatnio właśnie w odcinku o spożywaniu KUP, czyli koprofagii, naukowym językiem mówiąc, to jakby też jedną z możliwych przyczyn były na przykład złe warunki utrzymywania szczeniąt, kiedy one po prostu jadły to, co było, nie? Czy gdzieś tam właśnie, właśnie tutaj mogło być to, że nie było w ogóle zabawek, nie było jak, no po prostu psy dostawały na głowę, tak, w jakimś, mówiąc tak, bardzo kolokwialnie, tak? Dokładnie. I trzeba było robić to. I pies robi jakieś zachowanie, które jest taką namiastką, które próbuje w jakikolwiek sposób tą potrzebę zaspokoić. Tak, oczywiście nie idealnie. Ludzie sobie tam robią różne rzeczy, skrobią sobie albo odliczają sobie dni. Tak, tam, tak. To mamy jakieś takie zajęcia, kiedy nie możemy tych wszystkich potrzeb podstawowych zaspokoić, no to zaczynamy robić cokolwiek, żeby zająć czymś mózg, bo mózg po prostu sobie z daną sytuacją nie radzi. Także Azorek dzisiaj
dostanie gryzaki, nagramy go, jak zostaje sam, zobaczymy, jak to będzie wyglądać i no być może dostanie wapń, a być może wszystko się ułoży dobrze i skupimy się już na kolejnym problemie Azora i zobaczymy, jak to jest z kolejnym problemem. Jeśli macie jakieś swoje spostrzeżenia, jeśli macie jakieś pytania, doświadczenia, refleksje, to zapraszamy do dzielenia się w komentarzach. Być może chcielibyście posłuchać o innym problemie Azora, jeśli też macie jakieś sugestie, to zapraszamy. My mamy oczywiście swoje gdzieś tam pomysły, ale jesteśmy otwarci. No właśnie, jeśli znasz kogoś, kogo pies zjada ścianę i myślisz, że to nie do końca może być niedobór wapnia, to oczywiście polecamy udostępnić nasz filmik dla dobra ludzkości, tak, dla dobra i psów, tak, innych takich zwierzątek. To co, chcesz coś jeszcze dodać? Nie, myślę, że temat wyczerpaliśmy, także dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy do komentowania i właśnie dzielenia się swoimi przemyśleniami, czy tam swoimi problemami. Powiedzmy, no, że w obrębie tego opisanego tutaj problemu i nowymi pomysłami na kolejne problemy Azora. Dokładnie. Super. No to do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć. Pa!